Starożytny Egipt oznacza seria zaskakujących faktów, które nadal przyciągają historyków i naukowców, nie mówiąc już o wyjątkowym pięknie, które fascynuje wszystkich. Witaj, ludzie, którzy kochają historię. W dzisiejszym filmie zaczniemy podróż do starożytnego Egiptu, aby odkryć wszystkie tam ukryte tajemnice miłości. Chcesz wiedzieć więcej? Więc zostaw swoje superświadomości, subskrybuj się na kanał. Nie późno, zobaczymy wideo z złomami. Większość ludzi wie już, że starożytni Egipczycy wykorzystają mumię jako sposób na zachowanie ciała zmarłego, ale antyseptyczni, którzy wykonali ten proces, nie zawsze szanują ciała. Pisarz Herodotus rejestruje plotek o relacji między co najmniej jednym antykorozyjnym, a pięknym ciałem, co wzbudziło obawy dotyczące relacji między antykorozyjnym a znanym lub szczególnie atrakcyjnym kobiecym ciałem. Ludzie nie popierają tego praktyki. I jeśli ich rówieśnicy odkryją, że antyseptyczny używa ciała do celów fizycznych, zgłosią go. Według Herodota, aby chronić się przed zwłok, rodzina nie odda ciała pięknej kobiety natychmiast, ale czeka kilka dni, dopóki ciało nie zgnije się nieznacznie, zanim ich podda. Podobnie jak współczesna cywilizacja Starożytni Egipczycy chcieli mieć pewny stopień kontroli nad planowaniem rodziny, co doprowadziło do tworzenia metod kontroli urodzeń. Szczegółowe metody w starożytnym papierze wskazują, że używają gumy wykonanej z sopu akacyjnego, aby pokryć macicę podczas stosunku seksualnego. Ta metoda ma pewną skuteczność, ponieważ guma arabska zawiera kwas mlekowy i może być stosowana jako metoda antykoncepcyjna. Inną opcją jest membrana wykonana z krokodylnych odchodów jujub, akacji i miodu, które wszystko umieszczają na dole. Tak, słyszałeś krokodylne górze na dole, zwłaszcza zwierząt. Egipskie hieroglify, które pochodzą z 3000 pne, przedstawiają ludzi, którzy śpią z zwierzętami. Według egipskiej legendy Bóg pojawił się w postaci zwierząt. Ustanawiając święty związek między myśleniami związku między ludźmi a zwierzętami, przedstawionymi w hieroglifach. Ponadto starożytni Egipczycy uważali, że zachowanie fizyczne między ludźmi a zwierzętami było mniej wizualnie obrzydliwe niż zachowanie fizyczne między dwoma ludźmi. Jednak niektórzy historycy uważają, że to, co wydaje się być bestiarze w hieroglifach, jest w rzeczywistości kodowanym reprezentacją relacji między ludźmi. Naprawdę? Mam wątpliwości. Incest? Większość mieszkańców starożytnego Egiptu nie była incest, ale egipskie królewskie i mitologiczne bogowie często poślubiły i urodziły dzieci z braćmi Osirisem i Isisem, a Shu i Nut byli tylko parami braci w egipskiej mitologii, które były tak związane jak królewska rodzina. Lubiła naśladować Boga. Bracia, którzy rządzili Egiptem, zwykle poślubiły się. Niestety, te małżeństwa doprowadziły do słabego rodziny z wieloma wadami genetycznymi. Na przykład, uczeni uważają, że król Tutankamun cierpi na choroby takie jak zwyrodniająca choroba kości, uszkodzenie szczęki i zgięcie kręgosłupa. Czyste przed małżeństwem. Egipczycy nie przywiązują dużej uwagi na czystość. W tym czasie nie było sensu, żeby poślubić dziewice a relacje przedmałżeńskie były otwarte publicznie, a dopóki się wydarzyło między dwóch niezamężnych, nie było wstydu. Pewiedź nie miała tego samego znaczenia religijnego jak Rzymianie, którzy umieszczają czystość kobiet obok bosków. Uważają, że powściągliwość ciała jest cnotą, zdradą i karą. Chociaż relacje przedmałżeńskie są normalne, kiedy będziesz się ożenić, popadasz w te związek i obietnice, jak dzisiaj się stało. Starożytni Egipczycy uważali, że zamężne kobiety są szczególnie święte, dlatego utrzymanie spraw pozamałżeńskich jest ważnym moralnym i społecznym tabułem. Nic dziwnego, że kary za niewiernych są niezwykle surowe. Dobrowolne przygody z małżeńską kobietą mogą prowadzić do bicia, rozpadu lub egzekucji obiektów. Oczywiście w starożytnym Egipcie żonaty mężczyzna i samotna kobieta. Muszą tylko stawić czoła jakiemu wstydmu społecznemu. Rozwód jest dozwolony tylko w dwóch przypadkach: nie ma dzieci ani żony, niewierności. Podkreśla, że starożytni Egipczycy często używają amuletów reprezentujących narządy płciowe męskich i kobiet jako symbolu dobrobytu i płodności. Na przykład skorupa Kalri jest skorupą podobną do kobiecego narządu. Relief rzeźbiony na grobie, z których niektóre pochodzą od prawie 2000 lat. Ma 500. Antychrzestwa pokazały również jedno z najwcześniejszych obaw Egipcjanów o obrzezanie. Paula Wega, badacz z Uniwersytetu w Lizbonie, powiedział, że z chirurgicznego punktu widzenia obrzeczenie jest prawdopodobnie najstarszą znaną operacją w Egipcie. Herodotus pisze, że Egipczycy regularnie się ogolili, obrzezani. Badania przeprowadzone przez Paula Wega wykazały jednak, że chłopcy podjęli obrzezanie w okresie dojrzałości, a nie w dzieciństwie. I doszli do wniosku, że Egipczycy uważają obrzezanie jako rytuał między dzieciństwem a dorosłym, a mianowicie płyn nasienny. Starożytni Egipczycy mieli wyjątkowe zrozumienie nasienia i jego pochodzenia. Chociaż żyzne płyny odgrywają wzniosłą i duchową rolę w wielu ich mitach, Egipczycy uważają, że kręgosłup jest częścią ciała, która wytwarza tę świętą materię. W szczególności wierzą że pochodzi z świętego kręgosłupa. Ten pogląd trwa wiele lat jako uznany fakt. Nawet Platon wierzy w to, nazywany gładkim przepływem kręgosłupa. Mit starożytnego Egiptu nie dbał o biologię urodzoną przez ludzi, aby stworzyć swoich bogów i bogini. Według kosmologii, pierwszy bóg Tuńczyka nie wiedział skąd się wyjść i zaczął pracować nad tworzeniem świata, ale najpierw używał wysoce szczęśliwej technologii. Tak, o czym myślisz? Wkrótce potem wymiował z ust. Ku i tefnut. Z kolei stworzyli więcej bogów, bogini i innych aspektów cywilizacji. Starożytni Egipczycy uważali, że wysokie szczęście było tak pozytywnym, że faraon zorganizował ceremonii na Nilu. Wiele śmiesznych rzeczy, prawda? Koniec. Podróż jest skończona, a sekret Egiptu jest ujawniony. Chcesz o nich dowiedzieć się więcej? Proszę zapisać swoje pomysły w komentarzach. Zostaw swoje super pochwały na tym wideo, aby pomóc kanałowi. Wielki przytutaj. Zobaczymy się w następnym filmie. Do zobaczenia później.